Wtedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 do 32 wersetu według Biblii Gdańskiej. Wielu ludzi wyraża przekonanie, że nie jest to szczególnie ważne, kto w co wierzy. Uważa się, że wiele różnych wyznań i religii w tym świecie to zjawisko normalne i dobrze jest, gdy każdy człowiek może dostąpić zbawienia zgodnie z osobistymi poglądami religijnymi. Takie wyobrażenia o zbawieniu są jednak nie tylko dalekie od prawdy, ale przy tym mogą okazać się zabójcze. Biblia pokazuje nam bowiem jednoznacznie, że fałszywe wyobrażenie o Bogu może mieć fatalne skutki. W pierwszej Księdze Królewskiej, 20 rozdział, czytamy o królu Aramu imieniem Ben-Hadad, który poniósł sromotną klęskę w wojnie z Izraelem. Jego ludzie, próbując dociec przyczyny, mówili: ich bogowie są bogami gór, dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężylibyśmy. Od tej chwili król Ben-Hadad oparł swą nową strategię wojenną na przekonaniu, że Izrael ma Boga, który jest Bogiem gór, ale na pewno nie dolin. Rezultatem tej fałszywej wiary była już wkrótce śmierć około 100 tysięcy żołnierzy z jego królestwa, którzy polegli w bitwie. Czyż nie byłoby to twoją straszliwą klęską życiową, gdyby okazało się, że z powodu nieprawdziwej wiary, jaką wyznajesz, musiałbyś iść wbrew wszelkim swoim oczekiwaniom na wieczne potępienie do jeziora ognia i siarki, do piekła, gdzie będziesz dręczony dniem i nocą na wieki wieków i byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził, niż gdybyś miał tam trafić. Prawdziwa wiara ma bowiem oparcie wyłącznie na nieomylnym Słowie Bożym, na Biblii. W niej przedstawione są nam z jednej strony bezkompromisowo świętość Boga, który nie może patrzeć na grzech, oraz niechybna zguba niezbawionego człowieka. Z drugiej strony Bóg pokazuje nam obdarowanego przez siebie człowieka, a jest mu podarowany Zbawiciel. Stąd z drugiej strony Bóg pokazuje nam podarowanego przez siebie Zbawiciela. To Pan Jezus Chrystus jest tym Zbawicielem. To Pan Jezus Chrystus, który na krzyżu umarł za grzesznych ludzi. On swoim świętym życiem i śmiercią doskonale zaspokoił wszelkie żądania świętego i sprawiedliwego Boga raz na zawsze na podstawie tej jedynej i niepowtarzalnej ofiary. Bóg ułaskawia teraz każdego, kto wierzy w tego Zbawiciela i każdego, kto wierzy Jezusowi Chrystusowi, każdego, kto ufa Jezusowi Chrystusowi. Wtedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ewangelia Jana 8:31.